Witam wszystkich serdecznie w ten piękny sobotni wieczór. Dzisiaj pozwiedzamy sobie trochę Wrocław. Przejazd będzie całkowicie na luzie. Pojedziemy sobie posprawdzać miejscówki. Pojedziemy na rynek na pewno. Nie będziemy jechać tym dieslem cichym. Tylko będzie towarzyszyć nam dźwięk V8. Także przenosimy się już do innego pojazdu i lecimy. Także wieczór zapowiada się grubo, a ze mną jest Czesław. Siemano. Siema. Ja dzisiaj jestem Czesława, kierowcą. Czesiu sobie drinka będzie pić. Będziemy się wozić po mieście. A zobaczymy, jak to będzie na fotelu pasażera. Lekkie obawy mam, nie powiem. A jak wypijesz drina, to inaczej będzie. Tak, to jeszcze będzie. Dej mu. No i patrz, jak dasz na przykład, bo tutaj masz taki ten MDS, wyłączanie tych czterech cylindrów, nie? No tak. I słyszysz, teraz chodzi tak, taka pierdziawka jest i dodaj mu lekko gazu. Kurwa, lekko! O, tutaj on ma taką reakcję mega. Tak, ale to nie jest delikatnie, taka, to nie jest taka reakcja, no i dobra, teraz bo nie zdążyłeś tego poczuć. No. Że dodajesz mu delikatnie gazu i zanim mu się włączą z powrotem te cztery cylindry, żeby było 8. To jest taki lekko przymulony, nie? No teraz nie próbuj, bo zaraz skoczymy na tym gościu. Jak włączysz i będziesz jechał tak powoli, to on pyrka, kurczę, jakby mu dwie świece nie działały, wiesz, o co chodzi. Ostatnio w trasie na 350 km wziął 12,9 litra. Sam byłem w szoku. A jaka prędkość, taka średnia? 80 na godzinę. Aha. To była droga na Karpacz z Wrocławia, to tam nie ma się za bardzo gdzie rozpędzić, jest jedna nitka, jedziesz tam gdzieś z jakimiś tirami i za dużo nie podziałasz. Tutaj mamy przelot, nie? Tutaj przelotowy, pozbawiony wszystkich... Pozbawiony wszystkich... Ale to ryczy. ...zbędnych kamotów. Wiesz, no jak dasz na przykład na trójkę, to będzie... Zredukowaliśmy jeszcze... na dwójce. No, tak, na dwójce trzyma wyższe obroty, dlatego można... No to zrobimy dzisiaj trochę hałasu na mieście. Jedziemy sobie na rynek, zobaczymy co, no tam, i... co tam alkoholicy dzisiaj robią i pracowicze. Obowiązkowy jest wiadukt na Dominikańskim, nie? O, tam też musimy się przejechać, no, oczywiście. To jest zarąbista tuba. No. Tam super słychać. No ale powiem ci szczerze, że chyba ciężko jeździć ekonomicznie tym samochodem, nie? Tak kusi, żeby to sobie znaczy, wciskać. Powiem ci, że tak po dłuższej chwili, po półtorej roku to już troszkę się, że tak powiem, zależy w jaki dzień go użytkujesz. Jak masz zły humor i chcesz sobie go poprawić, no to nie patrzysz na oszczędność. No tak. A jak wstajesz rano, jedziesz prawo. Pójdziemy? A jak wstajesz rano, jedziesz zaspany do roboty, to nie zawsze chcesz go cisnąć. Będziemy sobie lecieć na drive, póki co. Będziemy cicho jechać. No też, ale to nie jest tak, że on na drive jest cichszy. Tak? No nie jest. Tylko kwestia chodzi tego ruszania później. Jak masz na piątce, to ruszasz, to ci odpycha... Od razu. Odpycha 8 cylindrów i od razu idzie, nie? A jak masz na drive, to są cztery wyłączone i dodajesz mu trochę gazu, on zaczyna pierdzieć i dopiero jak się załączy reszta, to dopiero on jedzie. Tak jakby miał skrzynię zamulową. Tak, no taki jest przymulowany. No właśnie, właśnie. No ale wiem, że na pewno programy robią. Ale to też sterowniki zmieniają i można wszystko tutaj zmodyfikować. No można, można, ale to też jest dobre, jak ktoś nie miał do czynienia z takim autem, wsiada, wiesz, dodajesz od razu gazu i nie ma tego ciachnięcia. No tak. O, Paweł, zastanów się. A teraz musisz, wiesz, jak w tiko. Teraz będziemy muskać gaz, delikatnie. Leciutko, leciutko, ale tak. No póki co powiem ci, że mamy średnie spalanie 21,5 litra na 100 km. Ciekaw jestem, ile nam wyjdzie ostatecznie na końcu jazdy. Ja myślę, że nie więcej jak 19.
Ja stawiam, że będzie 20. Ty 19, ja 20. Ale wiesz, słuchaj, jeżeli ty mogę postawić wyższy wynik, to ty siedzisz za kierownicą. Dwa razy mocniej gazu to tam przed zakończeniem testu. Możesz do 40 nawet dociągnąć. Tutaj delikatnie, tak. Ale panowie policjanci lub panie, bo też panie policjantki są, pewnie też lubią posłuchać sobie V8, no. Na pewno. Może nie do odcinki, ale... Tak. Gorzej jakbyśmy gumę palili, no to mogliby się przyczepić. No dobra, na światłach Paweł w prawo. Zatankujemy troszkę. Okej. Sobie tak zajedziemy. Ale to jest wielkie. Ja no uważaj, żebyśmy tak chyba stacji nie przestawili. To już są duże lusterka. Czujniki parkowania działają? Tak, słyszysz chrupnięcie. Albo jebnięcie. Uważaj, Staku. Gościu, nie widzisz nas? Jesteśmy więksi. Tak. Jak nie widzisz, to zaraz poczujesz. Weź tak za dwie dyszki zalej. Za dwie dychy jakbyś zalał, to tak? Za 50 zł. Ile z kilometrów byśmy przejechali? Z 5? No, nie wiem, czy do następnej stacji może byśmy dojechali. Dobra, tak auto się prezentuje. Generalnie to w tamtym roku testowaliśmy tego rama na poligonie, także na górze tutaj podrzucę link do testu w terenie. Jak pojechaliśmy amatorka i się zakopaliśmy w piachu, bo tu jest generalnie teraz tapet na tylną oś tylko. Przednia niestety nie działa póki co, także mamy RWD tylko. Mi to pasuje akurat. Co tam masz? Party time. A? Ale jeszcze nie będę. Jeszcze nie. Jest prostota. O. Jakieś fajne Porsche tutaj. Chcesz, żebyś tylko przegorszył. Co to za Porsche? 924. 924 turbo? Nie wiadomo. Ale wiem, że 924 mój kolega taki miał. Idziemy sobie w lewo. Myślę, że teraz polecimy sobie na rynek. Zobaczyć, co tam się dzieje. Ogólnie sobie pozwiedzamy. Gdzie na rynek? Pozwiedzamy sobie Wrocław. O, miejscówki. Co to jest? Kuzyn nasz. Jaki kuzyn nasz? Dodge Durango. Suwik. Taki sam jak ten, tylko SUV. Też 5.7. Mamy światła? Mamy światła. Świecą. O, patrz jaka impreza. Ja pierdzielę. Zaraz ich tam wystraszymy. Ale kolumbryn. Proszę przejść. To może włącz na ten. Dobra, lecimy. Witam panie Hammer. A co to jakaś zabawa? Jakaś impreza. Dancing with the Stars. Wożą się, żeby powoli. Żeby nie rozlać. A to takie szarpnięcie ta była, gdyśmy wyjechali? Czułeś? Zredukowało jakoś tak, no. Dziwne. Jakiś kamyczek mamy w bieżniku. Tak czuję coś. No, takie cykanko jest, kurde. No tutaj taki bieżnik, że palec wchodzi, także... No, często chyba się to zdarza. Przekazujemy. Normalnie jakby... Ale ja myślę, że lepiej jest jak tylnie są zamknięte te szyby, wiesz? Tak? No. Nie, przed... No te dwie, no. Wow! Ty ładnie ci ten wydech już tak się wypalił. O. To ten wydech, on to skrzynia nie zredukowała wtedy, tylko ten wydech tak strzelił. Nie wiem, bo ja czułem jakieś takie jakby szarpnięcie. A co? Nie. Czujesz to takie przyhamowanie, bicie? Czuję, wiesz co, jak tak. Lekko przyciskam hamulec, to wtedy, tak na początku, nie? Później no. Jak mocniej przycisnę, tak. To już nie czuć. Jak myślisz, co to może być? No, może być jakaś końcówka, drążka, coś takiego, może być luźnego, nie? Jakaś pierdółka.
jechać, Paweł. Mówiłem, że do 40 dojdziesz. Ale jak mamy V8, tu widzowie też chcą usłyszeć, jak ona chodzi. Poczuć trochę snu. Poczuć trochę spalonych pieniędzy. Powiem ci, że ostatnio miałem takie auto na testy, że w ogóle urywa wszystko. Ta BMK 720 koni, tak? 604 konie, 666 Nm. A. No to widzisz, pomyliłem. No to powiem ci, że tam była masakra, nie? Pomyliłem Newta, no ale to wiesz. Ale tak wciąga jeszcze ta skrzynia, 8 tak. HP. Tak. Ale tutaj fajnie, wszystko widać z góry. Na pasach nie wyprzedzamy. Kolega z audycji chyba się chciał odpalić, pojechał prawą stroną w przedniu. A teraz pobawię się trochę manualem. Trójeczka. Oj, oj, oj. Powiem tak, to mój pierwszy ten automat, nie? No. No nie wiedziałem, w którym momencie można te biegi zmieniać, kiedy nie, wiesz. A nie, że walisz 7 tysięcy i nagle zmieniasz bieg, nie? No to wiadomo, że to sobie samo gdzieś tam zmienia, ale... No nie wiem, do tej pory, kurwa, nie wiem, czy można... W którym momencie można jebać po tych biegach? Nie no, nie jest tak, że typowo hardkorowo od razu zrzuci ci. No. Tylko tam czujesz, że ta skrzynia tam, wiesz, ten automat sam sobie reguluje. No tak, bo to też musi się jakoś wysprzęgnąć, żeby się nie spierdolić, nie? No tak. Ale to pięknie burczy. No. A jeszcze jak przełączysz na drive'a, to ze względu na to, że on jest zamulony, na drive'ie, to w takich miejscach możesz dodać gazu, on żeryja, a nie jedzie, wiesz. Aha. I masz takiego kurwa... Taki jak, no tak jakby zamulony był, nie? No tak, tak, ale masz takiego strzała, wiesz. Bo tutaj się nie zmieścimy. Akustycznego. Niestety, także niech sobie pojedzie już, ziomuś. Witamy, witamy. Zmieniamy pas. No jedź, no. Dawaj, dawaj, dawaj. To sobie zawrócimy. No nie polecisz na ręcznym. No nie, ale mamy na tył, ale też nie będziemy latać. Nie, nie, co? Nie, nie, nie. No, takiego przypału nie będziemy robić. Myślę, że ten samochód jest bardzo ciężki do garnięcia w ogóle w takich rzeczach. Pamiętasz, jak żeśmy byli na tym? Panie, kiedyś jak jeździliśmy starym Mercedesem, busem i leciało to bokiem, to by nie poleciało bokiem? Czesław. Nie, ja nie mówię, że nie poleci. Właśnie no. Leci, tylko że w sposób taki, że no, on robi co chce, nie? Bardziej. Dzień dobry. W sumie dobry wieczór. A właśnie jakbyś miał na drive'ie... No. To by było tak samo głośno, ale by tak nie wyrywał. No, 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 a tak od razu leci. Tak, tak. A tak to można przypierdolić i wiesz. No i super. Ostatnio stałem, za mną był jakiś gang motocyklistów chyba z 6, nie? Albo 6 albo 8, nie? Podjechali wszyscy i za mną, nie? I tak o, patrzę, stoją. Jeden w pizdę, drugi w pizdę, co nie? No to okej, okay. Neutral w pizdę, a oni wszyscy zaczęli go. Zadowoleni. No. No tak. Ja ci mówię, ale imprezują. Nie wjeżdżaj tam, kurwa, tak będziemy tam... Nie przejedziemy tego. Przejedziemy. Rynku. Nie przejedziemy. Uwierz mi, kurwa, nie przejedziemy tego. To będzie challenge. Będzie tu sobie cięto, kurwa, ciężko wykręcić. Patrz, jak się mieścimy elegancko. No kurwa, ale tam nie wyjedziesz. Tam jest ciasnota. Ty będziesz nadzorować w prawo, a ja lewą. A mam wyjście? Tutaj zawsze jakieś projekty stoją, ciekawe. Jakiś Mustang. O, i tam jest właśnie, tamta uliczka jest najgorsza. To będziemy ten, wyganiać ci tych, co tak źle postawali. Tesla. A Tesla też się szykuje na materiał. Że takie sobie rzeczy wychodzą? Potestujemy. Dawaj, może ten. Porobimy za Ubera. Tak.
Panie, jak na Grunwaldzki. Jak high five. Na Grunwaldzki, 800 zł. A ja widziałem tego high five'a. No mówię ci, już przepychają jakiegoś Matiza. O, i tu kurwa saku. Nie świruj. No weź przestań, no i co? Nie ma nieźle. Dobra, dawaj. Jak tam u ciebie? Można jechać. U mnie też jest miejsca, tak z 10 cm. To u mnie kurwa z 18. No. Tylko także jak ktoś będzie chciał tutaj wjechać takim dużym autem, no to da tak. Radę, ale jest ciasno. Zapraszamy na rynek. Idealne miejsce dla rama. Oj. Nasi arabscy przyjaciele. Oj, tutaj mamy dosyć ciasno. No mówię ci, jak ktoś będzie koło miał wystawione, to ładuj kurwa. Najwyżej. Będziemy uczyć tutaj parkować. Wyprostujemy parę aut. Dobrze, mamy połowę drogi za nami. Tak, najgorszy odcinek. Dobra, pani młoda, no patrz, daj jej w pizdę. Raptor. No i co? Parkujemy czy wyjeżdżamy? Chyba wyjeżdżamy. Dawaj Czesław, challenge kolejny to zaparkować w tym miejscu. Chyba. To byś musiał tą budę przestawić. Elegancko, na luzie powiem. Panie kurde. Może wiedział, to codziennie tu przyjeżdżam. Tak. Teraz sobie pojedziemy zobaczyć. No ale tu w kierunku, lewo już by się nie poszedł. Wiem gdzie pojedziemy, w kierunku Wyspy Słodowej. I zrobimy sobie tam kółeczko i później pojedziemy już pod Galerię Dominikańską, pod ten tunel. No, przelecieć. Tak. Tamten jest fajny. Myślę, że to będzie dobry plan. Patrz, kradną hulajnogę. What day to? Ale zimówki pewnie. Piszczą. Leżały w magazynie 5 lat. Elegancko, spalanie średnie 29 litrów na 100. Myślę, że chyba ja nie będę miał racji i ty. Co do wyniku. Ale powiem ci, że myślałem, że na tym wydechu to będzie męczyło. Ale naprawdę, jak się delikatnie muska gaz, to... No, zajebiście można wyczuć i spokojnie jechać i jest cichutko i powiem ci, delikatnie. Że nawet jak tak sobie jedziesz gdzieś w trasce czy gdzieś tam po mieście i trzymasz taką prędkość 60-80, to ledwo słychać. A tutaj możemy sobie lekko przygazować. Będziemy musieli pojechać chyba prosto. Ale coś mało samochodów, jakichś takich projektów. Nic się nie buja. Może siedzą, piją chłopaki. A może. Sobota mieli jest, ten sam pomysł co my, tylko że wykonali go wcześniej. Zostawili furgony. Tak. Może jakiegoś kebaba sobie zjemy, albo coś później, jakiegoś maka. No to coś można zjeść, no to przecież. Mnie tak trochę zaczyna w żołądku ssać. Kolację trzeba jakąś odbyć. Tak. To będzie kolejny challenge. Znaleźć coś do jedzenia dobrego. Do McDrive'a to raczej się nie zmieścimy. Jak nie? Tak? Testowałeś? No nie. KFC-ki. Nawet chyba na tego na Grunwaldzie jechałem, gdzie tam jest tak ciasno, że nie idzie zawrócić. O, teraz fajny ma dźwięk. Taki to właśnie to jest to lekki takie, gaz. Tak. Takie pół tych zaworów, wiesz co. Aha, to jest teraz na czterech cylindrach. O. Wow, masz z tyłu światło jak Skyline.
Ty, a propos Skyline'a, nie wiem czy kojarzysz, że Budda... Skyline'a bo Corvette'a, coś nie, takiego, że nie? Budda teraz robi GTR-a z Fame'em. No tak, no tak, 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 jest do wygrania. Co robi? No dawaj, losujemy, wysyłaj. A nie, no, bo to dzisiaj już chyba jest. Jutro jest losowanie, aha, oczywiście ja kupiłem, bo no, ostatnio, no, ostatnio Terenwizja też robiła, jakiegoś tam mieli... Wszyscy teraz robią Jeepa właśnie. Jeepa XJ. Wysłałem za 200, oczywiście nie wygrałem. Teraz jest Buddy GTR-ek, też wysłałem za 200. I zaraz Stradale Classic. Jeszcze jest ten we Wrocławiu, taki gość co ma Mustanga takiego żółtego. Rezi, coś takiego. Rezi? Rezigiusz. No, to kojarzę. No, no on też, on Mustanga też ma. Tego swojego? Dla widza, no. Hopkins. Tak, Hopkins. Antony, coś tam nie ma. Fajnie się bawi tym autem, ale no jest spalanie potężne, jak się tak bawi. To raz, a dwa, że no tak troszkę też jest kolumbryna, co nie? No. Nim trochę tutaj podrzuci, wiesz, co innego. Inny rozstaw kół. Wielkie koła, te koła same swoją masą już tam. W kolejnach też, no nie za pewnie jest na tych wielkich kołach na lifcie. No dobra, ale tutaj sobie wbijemy teraz... Dwójeczkę. Dwójeczkę. Dwójeczkę, Paweł. Dobra, dwójeczka. Dodaj gazu. Mamy dwóje. A tu sobie na razie tak delikatnie jedziemy z cichacza. Zaraz zobaczymy w tunelu, jak się zredukuje. 3, 2, 1. Mam jakiegoś amerykańskiego kuzyna po prawej. Ginzero. GT? Mustang? Piątkę ma. O, jakiś koń przed nami. Wow, to o nie, to jego nie, będziemy, nie będziemy go straszyć, bo jeszcze będzie jakaś tragedia. A to ten jest Mustang, tak? No. Czy mówisz o tym czerwonym koło mnie? Ten czerwony i tam z przodu dwa Mustangi. No i co? Został z tyłu. Ale idę. Też chcę się bawić. Jeszcze tyle nie spaliłeś, co? Ile? 30 na 100. No to 47 było jak na poligonie byliśmy. A no, w sumie wtedy to pochłaniało. A co to tam? Ciśnienie w oponie. Tak? No. Będziemy musieli jechać na stację i sprawdzić. Nie, tutaj ten. Ciśnienie nie schodzi, tylko te czujniki są jakieś takie, że czasami się poluzuje czujnik, mm-hmm, a później samo wraca. Ostatnio mi stałem gdzieś na mrozie, mi odcięło 4 czujniki, a później wróciłem same. No dobra, proszę pana. To teraz sobie pojedziemy prosto. Nie, no musimy teraz coś do jedzenia znaleźć. Ale agresja. Kurczę, nie ma gdzieś jakiegoś jasnego miejsca, żebyś mógł sobie dronem nagrać? Gdzie jasne będzie? Jakieś jasne miejsce. Na Grunwaldzie? Nie. O! Na Grunwaldzie. W którym miejscu? No jak się jedzie od tego, ode mnie do koło kredki Łówka w stronę pasażu. O, słyszę V8 jakąś. No to chyba ta, to ten. Też Mustang. Same Amerykańce dzisiaj. Powiem ci, że takie nieprzyzwyczajone jestem do takich objazdów po mieście. Że to tak nigdy tak nie śmigałem. Sobie. Tak? Ja lubię sobie tak pojeździć bez celu. Popatrzeć sobie, co ludzie robią, jak jeżdżą, jakie samochody jeżdżą. Pa, jaka impreza tutaj jest gruba. Będzie żygą. Jest jeden prowadzący. Panowie, za mną, idziemy. Na pakę, pa, tak. Pa, na, jest jak, Mustang. Na pakę, tak, na poligonie. A to jest inny. Inny, no. Tamten był cabrio, czerwony. Tamten był red.
A tutaj fajny, mamy jakiś zielony. Niestety lewą nie możemy go wyprzedzić i dogonić. Musimy być cierpliwi. Zaraz go dojdziemy. On chyba chce iść w swoją stronę. Powiem ci, że ten chyba samochód też jest, coś nagrywa. Ale powiem ci, że on jest tak wielki, ale zajebiście się go czuję. Myślałem, że wiesz, ciężko będzie wyczuć to, nie? Ale nie, no. Ale zachowuje się zajebiście. No myślę, że jakbym miał uliczne opony, to by było troszkę pewniej jeszcze, nie? No. A tutaj jest, wiesz, mierznik, takie tam tematy. Ziomuś. Ostatnio jechałem z Martyną do zoo i patrzę, podjeżdża jakiś gościu Lexusem takim, kurczę, jakąś ieską czy coś. A też tam miał jakiś porobiony, kurwa, tak głośno, wiesz. On trochę, ja trochę, nie? I podjeżdżamy, chłopy, wiesz, szyba w dół. Dej mu trochę, dej mu, nie? O kurwa, ale to nas rozjebało, człowieku, nie? Stali z boku, nie wiesz, to masakra. Bo wiesz, taką przekazówkę trochę, żeśmy się ścigali, wiesz, odtąd gdzieś tam do to jest do adrenalina, fajna. No, ale chłopy, wiesz, ty, myślałem, że mówię zajebisto, ale tego to darcie słychać ostro, nie? No. Super, super. Nie, no powiem ci, że zawsze ja lubiłem właśnie. Ale tak, sobie... ale że jeździsz takim autem, to zawsze się znajdą na. Zawsze się znajdzie. Mili, pozytywnie nastawieni ludzie. Tak. Życzliwi, wiesz, fajna zajawka wspólna. Ja powiem ci, że jak miałem to BMW 46 Turbo, jak wyjechałem na miasto, zawsze miał być spokojny przejazd. No ale nie, no zawsze ktoś się trafił. No i było już ciekawie na mieście, nie? No już. Podjudzanie. Jak samo ulice luźne, no to... Mamy maka, także sobie teraz pójdziemy coś zjeść. Ciekawe, czy się zmieścimy. O, kuleja, ja pierdolę. Nieźle. Ciekamy? Ty, ale jak tamci będą wyjeżdżali, to już ich... No to trudno, no to mamy będziemy ich... się cofać i będziemy wypuszczać. No, już jest początek tej historii, o której mówisz. Dobra, wypuścimy. Będę cofał. Proszę. Proszę wyjechać. Pojechał? Bo ten satan chyba też tutaj się pcha. Dobra. Wait a moment. Jeśli zamówienie się zgadza, to zapraszam dalej. Zamówienie się zgadza, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie, dalej się nie da, bo już to... Przepchamy go? Ogień. Ty, ale to jest niesprawiedliwe, bo my teraz stoimy i spalanie tylko nam wzrasta. 31,3. No to dobrze, bo dla ciebie dobrze, bo będziesz miał bliżej twojej... No, 20 litrów na 100. No, ewidentnie nie wygrałem. Ale co ja miałem w głowie, mówiąc 19? 19. No. To musiał być taki eco-driving w moim wydaniu. Proszę pani, bo nam tutaj paliwo się spala. I to niemałe ilości. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Teraz to, co jest nazywane viralami, to my to robiliśmy co weekend. Tak. Coś jak motokoty i te inne łobuzy. Panie, nie przerysuj pan. Patrz bardziej na lewą stronę. O, gościu. My jesteśmy tutaj dużym autkiem. Nie, spoko. Po rynku się nie bałeś, a tutaj? A gdzie chcesz, tu na stacji? No tak, to bo tu. A to się... nie, to jest tam, bo tutaj będzie, tu kurwa. Zaraz nas będą omijać. BWM jakiś? BMW się, kurwa, pisze, chuju. O, fuck. Tu jest taki duży plus, że felg nie porysujemy. Masz taki profil opony, że bezpiecznie. Wystaje trochę. Dobra, tutaj na chwilę staniemy, nic się nie stanie.
Także bon appetit. Teraz mamy krótką przerwę na posiłek. Pokaż tego bydlaka, jak to wygląda. W sumie pierwszy raz będę jadł Mac Royala podwójnego. Nie ma zbędnej sałaty. Pokaż tego potwora. No taki nie za duży, a w sam raz na małego, na małego głoda w sam raz. Smacznego, Czesław. Zdrowia. Dobra, Mac Royal wciągnięty. Powiem szczerze, że oddaję, jak dla mnie gitara, polecam. Też jestem zadowolony. Aż bym siadł po torowisku. Z pana, no. Szanujmy się. Aj, wąsko. No, nie ma co. Zwłaszcza, że tak trochę kurwa na kolejnach on się nie do końca. Tak, może pobujać trochę za bardzo i będzie lipa. Fajnie, jakby tu był taki. Ta skrzynia taka manualna, żeby można było sobie wyczuć. Właśnie, kurde. Ty taki, jak widzisz, przedtem przestrzelił ten wydech, nie? Tak fajnie. No. Właśnie, ciekawe, czy w ogóle istnieje możliwość tak jakoś ją wystroić. Przestawić. Mhm. Podejrzewam, że tak. Powiem ci, że zajebiście się zbiera. W ogóle nie czuć tej masy. Dopiero przy hamowaniu, nie? Dopiero przy hamowaniu czuć, no, bez kitu. O, impreza. Dobrze. Zdjęcia sobie robią. Nie miałeś jeszcze żadnej kolizji? Nie. No i bardzo dobrze. Tak trzymać. Jakoś, że tak powiem, no nie szaleję zbytnio tym samochodem. Średnio jest to samochód sportowy, bardziej taka dorożka. Tak, na zakupy, do kościoła. Do Castoramy na zakupy. Do Castoramy, na pakę narzucić. No, ale... Powiem ci, że ostatnio przewoziłem jakiś materiał tam z 600 kg i się... O wiele lepiej prowadził, bo był jakiś ten... Dociężony był. Tak, i to zawieszenie całkiem inaczej pracowało i było bardziej komfortowe. Tu jest paka taka leciutka. Tutaj sobie możecie zobaczyć, jak wygląda. Paka z tyłu. No, ale po wrocławskich dziurach bardzo fajnie się jeździ. Ten wóz się nadaje na miasto. Na miejskie drogi. Dokładnie, typowo. Wrocławskie miejskie asfalty, dziurawe. A zwłaszcza tutaj. Jak się wjeżdża na Legnicką, to jest masakra. Ja tutaj BM-ką wczoraj jechałem, to myślałem, że wyskoczę w powietrze. No. Jak ktoś nie zna tej drogi, to może się... Może się zdziwić. Może się zdziwić. No. Miękkie fotele, to tak nie czuć. Jakby była deska, kurwa, strugana. No. Nie, ale tak jak jeździsz takimi, sportowymi... Tak jak przyspieszam gwałtownie? Tak, nie, jak jeździsz takimi dużo, wiesz, tymi autami, kurczę, po 600 koni, to w jakim, że tak powiem, przedziale byś widział przyspieszenie na przykład tego auta? Powiedz. No bo tutaj jest 390 koni, ale to waży prawie 2,5 tony, nie? No to powiem ci, że... Nie ma żadnej, w skali, nie ma żadnej turbinki, tak? No to od 1 do 10 w skali, jeśli chodzi o takie odczucia i przyspieszenia, no to powiem ci, że to jest takie 6? 7. 7. No. No najmocniejsze to było do tej pory 39, 604 konie. Chociaż jeździłem jeszcze tym Mariana Nissan
200 SX, tam miało 680 koni. To wgniatało, ale tam, że tak powiem... Nie było tego odczucia. To czyli nie dawałem w palnik, bo chwilę się tylko przejechałem i bałem się, nie? To. Także też nie mam pełnej takiej, że tak powiem, no tak, obrazu pełnego spektrum, tego auta, no. Nie? No ale strasznie tam wgniatało. No ale pięć... No to u Mariana była dycha, tak? No to u Mariana dycha, 11. U Mariana 11, BMW 39 to jest dycha. Tam wgniata FES, 600 koni, 8 HP skrzynia. Bo tu jest taka siódemka, bo tu... I on jedzie, nie? Dajesz mu gazu i on naprawdę zbiera się momentalnie, nie? Chce jechać. No to wiesz, tak zastanawia, kurczę. Wiesz, gdzie go postawić? Teraz sobie... 2-litrową benzynę czy 3-litrowego diesla? Ciekawe jak TRX zapierdziela. O... Bo TRX ma kompresor czy nie? Tak. Podwójny kompresor, coś takiego tam jest w ogóle. 707 koni, nie? Ja pierdzielek, tu masz 400 prawie. No i tam ma 707 i chyba coś koło 4 sekund do setki. No to grubo. Mi by wystarczyło tak jak tutaj. Do tego tylko gaz wstawić. No, bo wiesz, i super auto, nie? Bo ja już się tak, że tak powiem, obyłem z tym jego przyspieszeniem i... Na tobie to już nie robi takie wrażenia, co? Nie, no robi, bo to wiesz. Jak jeżdżę innym autem, no to tak nie przyspieszają, co nie? Ale... No. Ale faktycznie może jakby podłubać przy tym. Przy tej skrzyni biegów, żeby ona troszeczkę tam może szybciej redukowała te biegi. I mu odblokować, tak jak wszyscy kręcą na 430 koni, no to to... No właśnie. To by zrobiło jeszcze większą robotę. My już jedziemy na parking, także Czesław, ja tobie dziękuję za możliwość pojeżdżenia dzięki za tym pkaszkę. Wypasem. Super auto, polecam każdemu. No i z tym silnikiem 5.7. Tylko i wyłącznie. V8. Także my się już żegnamy. Trzymajcie się do następnego filmu. Pozdro. Piona. Teraz sprawdzimy ile przejechaliśmy kilometrów. 31 kilometrów. I spalanie średnie. Czy w ogóle nie ekonomicznej jeździe. 31,7 litra na 100 km. Nie udało się trafić. Nie udało się trafić w 19 i w 20 litrów na 100 km, tak jak stawialiśmy. No jest więcej. Trudno. Trudno. Tak się trzeba bawić. Tak trzeba się bawić. I płakać na stacji. No ale tak się nie jeździ non stop, także... Średnio, tak jak kolega mówi, właściciel, jak się ekonomicznie jedzie, to można spalić... Ile tam mówiłeś, jak do Karpacza jechałeś ostatnio? Ale to Karpasz to trasa, nie? No. To na trasie przy takim zamulaniu to 12,9. Okej, okay. A tak po Wrocławiu jak jeździsz? Standard to jest 18,22, nie? Okej. Okay. Teraz możemy zobaczyć jak to wygląda z zewnątrz. A to jest wielkie auto. W ogóle jak się dziwnie siedzi teraz w BMC. Niziutko, taki mały pierdek. Ale ten ram jest wielki. Szok.